Wyjęci spod prawa. Audycja publicystyczna na nowy tydzień. Informacje, komentarze, zjawiska miejskie i powiatowe. Stawiamy niewygodne pytania i udzielamy jeszcze bardziej niewygodnych odpowiedzi. Wyjęci spod prawa. Piotr Rybczyński, Robert Dzięba. W każdy poniedziałek po godzinie 8:10. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Dzień dobry, witamy Państwa w audycji Wyjęci spod prawa. Robert Dzięba, Piotr Rybczyński. Jak zawsze nietypowo dzisiaj w pustym jacuzzi, ponieważ jest pustym? Pustym, my siedzimy, to znaczy siedzi Robert Dzięba, jest wody, tak, bardzo dużo wody. Jest Wojta Kalifornijska, jest węgorz ratowniczy i oczywiście my, przyczynkiem do tego jest to, iż basen jest nieczynny. Dokładnie od dzisiaj do 26 marca będą trwały prace konserwatorsko-remontowe, które będą polegały na czyszczeniu wszystkich urządzeń właśnie po to, żeby jacuzzi było otwarte, bo zwykle takie napisy ostatnio nam tutaj towarzyszą. Awaria. Myślałem, że to twoje drugie imię. Nie, to nazwa basenu nowa. Basen awaria. I po to, żeby tak nie było, należy konserwować. No niestety wiąże się to z dużym dosyć przestojem w okresie wiosennym. Czujemy się bezpiecznie. To przede wszystkim jest z nami nasz ratownik Adam, który nam właśnie zaopatrzył nas w sprzęt ratowniczy. Ratowniczyński powiedział między nami, że będzie nosił to ze sobą codziennie. Pamelka, tak. Ratownik Adam właśnie tutaj idzie, czyli David Hasselhoff Europy Środkowo-Wschodniej macha do nas, my też odmachamy. Tak, odmachamy. Proszę Państwa, generalnie rzecz biorąc, dobra, ja pamiętam... Już po słonecznym patrolu, czyli przechodzimy do bieżących tematów. Ale nie, ja chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo ja pamiętam, jak ten basen był otwierany. Ja tutaj byłem, jak był jeszcze budowany i chodziłem po tym basenie, kiedy jeszcze płytek w nim nie było i to było w 2003 bądź 2004 roku jakoś tak. Tak więc za chwilę ten basen będzie miał 20 lat, więc do młodych nie należy. I tak jak rozmawialiśmy z dyrektorem Banasiakiem, którego zresztą pozdrawiamy skądinąd bardzo serdecznie ze względu na zgodę na realizację naszej misji. Zwyczajaj się tak. Misji. Zawsze chciałem zostać, uważaj, bo to jest twardsze. Zawsze chciałem zostać ratownikiem, tak. Ale proszę Państwa, Artur Dąbkowski został chyba 2 lata temu gdzieś i wydaje się, że wszystko przede mną. I generalnie rzecz biorąc, ten basen ma już swoje lata i wymaga pewnych prac. Widzimy przeciekający dach, to tak by the way, tego, oj, coś tam się dekoracja przewraca. Więc sporo jest tu do zrobienia i chcielibyśmy, żeby ten basen był sprawny i służył wszystkim i żeby jak najwięcej osób tu przychodziło, bo jest to w naszym miejskim, komunalnym niemalże interesie, żeby ten biznes utrzymywać, bo on do najtańszych nie należy. To jest jak gdyby jedna sprawa. Ale jak jesteśmy już w temacie Mosiru i w ogóle pewnych spraw, to warto też przypomnieć temat lodowiska. Temat byliśmy lodowiska. W lodowisko. Lodowisko już, byliśmy na lodowisku. Lodowisko jest już nieczynne, bo wiosna, proszę Państwa, za oknem. Ale de facto rzecz biorąc, sprawa ucichła i temat ewentualnych przenosin bądź nowej inwestycji w nowe lodowisko ucichł. Nie, temat nie ucichł. Po prostu w tym roku 2020 nie ma na ten cel zabezpieczonych środków w budżecie. Ja ten temat będę monitorował. Jest grono wiernych fanów, którzy mi kibicują w tej materii. Musi być lodowisko zmienione, musi być zadaszone, muszą być również dokonane zmiany, jeżeli chodzi o agregaty, jeżeli chodzi o sposób tworzenia lodu. Niestety ta cała instalacja, jak już mówiliśmy wielokrotnie, czy to miasto Kołobrzeg pisało, czy mówiliśmy na antenie Radia Kołobrzeg, instalacja jest już przestarzała, była obliczona na 12 lat, które upłynęły. Teraz jest, nie mamy na to środków w budżecie, ale w przyszłym roku myślę, że to się zmieni. Na pewno pani prezydent Anna Mieczkowska nie chciałaby mieć pod urzędem miasta wściekłych hokeistów, z pewnością. I wreszcie, proszę Państwa, taka uwaga ogólna. Żyjemy w Kołobrzegu, które mówi się, że jest polską stolicą spa i to, co najgorsze może spotkać mieszkańców, to to, żeby z tego spa de facto rzecz biorąc na obiektach miejskich czy w ogóle ze sportu nie móc korzystać. Więc dobrze by było, gdybyśmy jednak równali także w sposób ogólny do tego, co prezentują hotele, co prezentuje baza prywatna, bo to jest jak gdyby sprawa podstawowa. Jednakże tutaj bym nie porównywał bazy prywatnej do właśnie komunalnego majątku miasta, ponieważ miasto ma w swoich prerogatywach i obowiązkach zapewnienie właściwego rozwoju fizycznego mieszkańców, danie im takiej możliwości. Baseny, 50 basenów, brzmi to świetnie, jeżeli chodzi o bazę hotelową, ale te baseny nie są publicznie otwarte. To są małe, często 10-metrowe czy 8-metrowe obiekty z jednym, z dwoma na przykład jacuzzi, tak? A jeszcze przypomniała mi się taka historyjka. Kilka miesięcy temu przychodzę na basen i taka starsza pani pyta się mnie jeszcze przed wejściem przy recepcji, czy na basenie jest jacuzza. Nie no, mam nadzieję, że nie, a zresztą jeżeli już to bardziej chińskie triady będą, tak? Popatrzyła na mnie,
i weszła, tak? Zapewne chodziło jej o ten przybytek, w którym właśnie teraz siedzimy. I to nie jest jacuzza, tylko jacuzzi. Proszę Państwa, zmieniamy temat. A to dlatego, że żyliśmy w poprzednim tygodniu koronawirusem i to był główny temat, a dalej nie żyjemy emocje. Chyba. Właśnie, dalej żyjemy. Okazuje się, że w szkole numer 6 tego koronawirusa nie była, więc alarm był przedwczesny, aczkolwiek słuszny, bo trzeba się badać. Zatrzymano pociąg jadący z Kołobrzegu do Krakowa na Warszawie Centralnej, bo ktoś tam kichał i kaszlał i było podejrzenie koronawirusa, o czym zresztą mówiła cała Polska. No i ostatecznie okazało się, że jednak koronawirus jest. A koronawirus jest gdzie? Ano mianowicie w Szczecinie, w stolicy województwa. Najbliżej jest w Szczecinie. Ja się tylko boję, co będzie, kiedy przyjdzie wiosna, zacznie się pylenie traw. Ja i wiele osób mamy katar sienny, on trwa gdzieś miesiąc. Ja się boję, że będą mnie zamykać regularnie, tylko jak wyjdę na ulicę, tak? I będę musiał się tłumaczyć i siedzieć w izolacji. To jest katar sienny, tak? No to jest bardzo ciekawe, a zapomniałem jeszcze, proszę Państwa, mieliśmy autobus, który jechał z Bonn przez Słubice do Gdańska, ale zahaczył o Kołobrzeg i się okazało, że pierwsza osoba zarażona koronawirusem wysiadła w Słubicach, a ten autobus okazało się zapowietrzony, przyjechał aż do Kołobrzegu, a potem pojechał do Gdańska, więc w ogóle Kołobrzeg szczęścia nie ma, jeżeli idzie o wirusa. Tak, aczkolwiek problemem jest możliwość odwołania wielu imprez. Jedna już się nie odbyła, miała się odbyć właśnie na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Przedszkoliada. No jedna z największych imprez organizowanych przez Orlen i ona się nie odbyła właśnie z powodu koronawirusa. I mieszkańcy postawili pewnego rodzaju zarzuty. Bo tak, pojawiły się już na Facebooku zarzuty, że oto odwołano tęże przedszkoliadę, na którą czekały przedszkolaki i ich rodzice. To jest największa impreza dla tej kategorii wiekowej. Zgadza się? 20 tysięcy osób, proszę Państwa, w skali kraju bierze w tym udział. Organizatorzy napisali, że taką decyzję podjęła pani prezydent. My nie do końca wiemy, jak to wyglądało z tą decyzją, choć z pisma wynika faktycznie, że ta impreza w Kołobrzegu jest odwołana, bo de facto imprezę odwoływać to może wojewoda, ale postawiono zarzut, że wieczorna impreza tego samego dnia, a więc w sobotę, Dzień Kobiet i wybór Kołobrzeżanki Roku jednak się odbył. Są pewne priorytety. I odwołano te imprezy, prawda? Są pewne priorytety. Więc tutaj jest... Zadarłbyś z feministkami? No nie, ale... A przedszkolaki co ci zrobią? No, może i tak, w każdym razie pewnego rodzaju tutaj są kontrowersje. A jeżeli jesteśmy już przy imprezach, to warto powiedzieć, że zresztą będziemy też zapowiadali na koniec naszej audycji, że największa impreza to bój o Kołobrzeg. Już w internecie pojawiają się opisy osób, że chciałby wcześniej wiedzieć, czy ta impreza jest odwołana, bo przyjeżdża na nią cała Polska. 10 tysięcy osób szacuje Muzeum Oręża Polskiego. Widowisko odbędzie się w sobotę o godzinie 15, aczkolwiek przez cały dzień będą imprezy towarzyszące na mieście. To jest największa rekonstrukcja w Polsce obecnie. Około ma się pojawić 450 rekonstruktorów. Jeżeli Państwo byliście rok temu, to w tym roku ma być więcej pojazdów, więcej rekonstruktorów, lepsza oprawa, więcej efektów pirotechnicznych. Jednakże pytanie, czy nie pokrzyżuje nam tego koronawirus? No właśnie, i dobrze by było, żeby tak się nie stało i miejmy nadzieję, że nikt nie wpadnie jednak na pomysł w blokowaniu tej imprezy. A jak jesteśmy przy Kołobrzeżance Roku, to musimy też o tym nieco powiedzieć, bowiem impreza się odbyła, proszę Państwa, a my jedynie wzmiankujemy, że Kołobrzeżanką Roku przez dziennikarzy została wybrana Henryka Wiadro z Kołobrzeskiego Szpitala. Wieloletnia położna, o której bardzo ciepło wypowiadają się osoby, które ją znają. Także gratulujemy, przechodzimy do bieżących kwestii. Co tam mamy na rozkładzie? No mamy na rozkładówce, proszę Państwa, zrobiliśmy sobie Roberta Biedronia, bo się okazuje, że około godziny 12.30, 15 marca... Też w milenium. Tak, też w milenium ma przyjechać Robert Biedroń i spotkać się z wyborcami. Z wyborcami ma się spotkać w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nie jest to salka prasowa na pierwszym piętrze, jest to sala, która znajduje się na drugim piętrze. Należy tam się udać, gdzie jest restauracja i wejść w duże drzwi i tam dalej jest sala konferencyjna. Swoją drogą skomentować możemy też, proszę Państwa, trwającą kampanię wyborczą, powiedzieć o niej kilka słów, bowiem okazuje się, że to nie dzisiaj, jakbyśmy mogli powiedzieć, lider opozycji, a więc pani Kidawa Błońska ma szansę wygrać w drugiej turze z Andrzejem Dudą, ale Władysław Kosiniak-Kamysz. Ja przewidywałem, ale o tym nie mówiłem, czyli mogę kłamać, tak? Ale tak przewidywałem, że Kosiniak-Kamysz może być czarnym koniem tych wyborów z wielu powodów. Po pierwsze, jest bardzo wstrzemięźliwy i racjonalny w swoich osądach.
może odebrać PiS-owi spory elektorat, może skupić na sobie wieś mieszkańców małych miejscowości, gdzie liderem była Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj jest pewien problem, aczkolwiek zobaczymy. Ja się zastanawiam, czy Małgorzata Kidawa-Błońska nie powinna zrezygnować w związku z takimi sondażami ze startu w tych wyborach i zjednoczona opozycja nie powinna w całości postawić na Władysława Kosiniaka, przepraszam, Kamysza, dlatego że byłaby to gwarantowana szansa pokonania Andrzeja Dudy w pierwszej turze. W pierwszej turze mówisz, przepraszam, tak? W drugiej turze. Nie, no w pierwszej nie. W pierwszej turze musiałby uzyskać 50% ważnie oddanych głosów. Także a to raczej to jest niemożliwe. Ja nie lubię słowa niemożliwe, jeżeli chodzi o politykę. Pamiętasz, jak Duda w pierwszej turze, jaki on zrobił wynik, a jakie były sondaże 2 miesiące przed wyborami i jaką przewagę miał Komorowski nad Dudą? Wydaje się jednak, że Kosiniak-Kamysz ze swoimi poglądami i ze swoją retoryką, którą uprawia, jest jednak do przyjęcia dla o wiele większej grupy obywateli niż Kidawa-Błońska, która po prostu się rozmyła. Jej świeżość po prostu jest jak pietruszka, poleżała 2 tygodnie w sklepie i dzisiaj de facto rzecz biorąc... I droga pietruszka. Nie jest żadną ofertą dla wyborców, natomiast Kosiniak-Kamysz, jednak trzeba powiedzieć, zarówno swoim startem kampanii wyborczej, gdzie we wszystkich mediach pokazana została jego żona i bardzo się to wszystkim podobało, bo to jest takie trochę nieznane oblicze Kosiniaka-Kamysza. A ja zastanawiam się, jakie jeszcze... Ale też wykreowane przez PR-owców. No, ja nie myślę, że nie do nie końca. Nie łudźmy się, że to jest spontan. Nie do końca, dlatego że tej strony Kosiniaka-Kamysza do tej pory nie znaliśmy. Ja na przykład Może czekał specjalnie na dobry moment. Natomiast zaskoczyła mnie negatywnie Kidawa-Błońska. Kidawa-Błońska, która... Jest bezbarwna, ale mnóstwo wpadek zaliczyła w tym czasie. Po prostu generalnie rzecz biorąc mam wrażenie, że nie orientuje się w ogóle w polskiej scenie politycznej, tylko czyta przekaz dnia i to jest taka podstawa. Ja mam wrażenie, że nie orientuje się również w kwestiach gospodarczych, społecznych, podatkowych. Kiedyś miałem okazję z nią rozmawiać i to utwierdziło mnie w tym przekonaniu. Produkt partyjny. Dalej mam Andrzeja Dudę, który pięknie zaliczył hat-tricka, bo po pierwsze spotkał się z prezesem, zrezygnował Kurski i 2 miliardy dostała Telewizja Polska, więc będzie za co robić kampanię. Telewizja dostała miliardów 10, ponieważ w tej ustawie jest zapis, na który mało osób zwraca uwagę, że przez kolejne bodaj 5 lat nie mniejsza kwota będzie dotowała media publiczne w Polsce. Tutaj stawiamy kropkę w pierwszej części. Wyjęci spod prawa, część druga, Robert Dzięba i Piotr Pszyński. Prosto... Nie za ciepła woda? Nie widzę tej wody. Ja mogę w radiu powiedzieć, że siedzimy sobie w słonecznym Dubaju, ale jest prawda ekrany również, która stanowi zupełnie coś przeciwnego. To jacuzzi jest niestety poddane awarii, ale przechodzimy do kolejnych tematów. Izabela Zielińska odwiedziła nas. Rozmawialiśmy o tym ostatnio w naszym komentarzu. Obiecałem Piotrowi Rybczyńskiemu, że do tematu na portalu miastokobrzeg.pl powrócimy. Rozmawialiśmy z Jackiem Woźniakiem, ale rozmawialiśmy także z Izabelą Zielińską. Zresztą fragmenty jej wypowiedzi. Tak, Piotr Rybczyński bawi się swoją Pamelą, tak? Nie, ale ja okazało się, proszę Państwa, że nawet na antenie Radia Kołobrzeg były wypowiedzi Izabeli Zielińskiej, dlatego że okazało się, że Izabela Zielińska de facto rzecz biorąc dokonała takiego małego lajtowego samozaorania. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale z kobiety, która była skrzywdzona przez de facto rzecz biorąc Jacka Woźniaka i która nie chciała skręcać w kierunku Prawa i Sprawiedliwości, zrobiła się koniunkturalistka, która w momencie, w którym z bycia w klubie obywatelski Kołobrzeg Jacka Woźniaka nic już nie mogła osiągnąć, po prostu stała się wolnym elektronem i dzisiaj wszyscy się załączają. Do czego ten wolny elektron się przyłączy? Zgodzę się z Tobą w tym zakresie, że jest to pewnego rodzaju koniunkturalizm, natomiast nie ograniczałbym go tylko do radnej Izabeli Zielińskiej, ponieważ obserwując radnych Rady Miasta, większość osób dokładnie w ten sposób się zachowuje. Idzie się po to, żeby uzyskać łatwą pracę nie przez błyskotliwość swojego intelektu, nie przez walory umysłu, przez doświadczenie, przez wykształcenie, przez wiedzę, ale dostać po prostu pracę i nie widzę w tym nic nagannego, ponieważ oceniam ogół. Na tle tego ogółu niczym się nie wyróżnia. To takie dość machiawelistyczne podejście. Niestety. No ja muszę powiedzieć, że ja byłem zszokowany wypowiedzią Izabeli Zielińskiej, która mieszkańców stawiała ponad literę prawa, dlatego że... Państwo tego nie widzicie, ale Piotr Rybczyński właśnie założył pas od Pameli. A zaraz chwilę po audycji rzuca się z nią do wody. No ciekawe, jak to będzie wyglądało. A może zarejestrujemy to na naszej kamerze.
Ale co chciałem powiedzieć? Ale będę prosił o autoryzację potem. Dobrze, dobrze, rozumiem, cenzura. Dobra, okej. Proszę Państwa, ale wracając do tego, mianowicie wybieramy swoich przedstawicieli do Rady Miasta po co? Po to, żeby stanowili prawo. Jeżeli idzie o uchwałę Rady Miasta dotyczącą in vitro, o tym mówiliśmy tydzień temu, jest to uchwała obarczona błędem ze względu na to, że jej podstawa jest nieprawdziwa. Mianowicie nie przeprowadzono pełnego badania w Kołobrzegu i nie znamy dzisiaj tak naprawdę pełnego problemu zjawiska chorobowego, jakim jest bezpłodność. I to jest podstawowy problem. Skoro tak, to taka uchwała powinna być wyprowadzona z obiegu prawnego, ale tak się nie stało, bo wojewoda decyzji nie podjął w trybie nadzorczym. Być może, tak jak mówiliśmy, pójdzie do sądu administracyjnego. I co na to Izabela Zielińska, która ma w interesie szczęście mieszkańców? Otóż najważniejsi są mieszkańcy. Ja wychodzę z założenia, że dla radnego najważniejsze powinno być prawo, bo na tej samej zasadzie można dzisiaj krzywdzić część Kołobrzeżan tylko dlatego, że najważniejsi są moi wyborcy. Zawsze można stopniować tego rodzaju twierdzenia, a rady właśnie wybieramy po to, tak samo jak i prezydenta, żeby jednak działali przestrzegając prawa. Żeby tego prawa przestrzegać, i trzeba trochę się na nim znać. A z tego co wiem, to na 26 osób tylko chyba Piotr Lewandowski. 21. Ma być... 21, przepraszam. Czemu 26 mi się włączyło? Piotr Lewandowski chyba ma wykształcenie prawnicze, tak? Oj, nie? Chyba nie. Piotr nie, Lewandowski nie. Jest politologiem. Aha, to przepraszam. Ten sam uniwersytet. Politologiem. To nie Piotr ma tam. Nie... chyba studiuje. No a to nie ma osoby, która ma wykształcenie prawnicze. Nie znam. Ja nie znam. Z tego co wiem, to prawo studiowała, czy studiuje jeszcze, a doktorat robi. Zastępca prezydenta Ilona Grendas-Witowicz. Tak, tak. Na Uniwersytecie Gdańskim. Tak. Tak, więc to tyle. No więc to tak a propos Izabeli Zielińskiej, proszę Państwa. A zmieniając temat, nie wiem, czy widziałeś, napisaliśmy, że znowu wycina się drzewa, tym razem w gminie Ustronie Morskie przy ścieżce rowerowej. W którym miejscu? Oj, nie powiem Ci w tej chwili, dlatego że to miejsce odwiedził Przemysław Gryń, a w ogóle w Ustroniu Morskim trwa dyskusja, dlatego że część mieszkańców chce wpisać, jeżeli się nie mylę, Aleję Lipową wzdłuż ulicy Kolejowej, po to, że stała się pomnikiem przyrody. Odbyły się tam jakieś konsultacje, które wzbudziły kontrowersje mieszkańców. Starosta zajął negatywne stanowisko. Natomiast mam takie wrażenie, że w miejscowościach nadmorskich po raz kolejny, zamiast tworzyć jakieś azyle związane z przyrodą, podobny problem jest w Kołobrzegu, no to jedyne co, to buduje się apartamentowce, bądź budynki mieszkalne, bądź hotele, bądź jak zwał, tak zwał. Trwają prace teraz, ale to jest w gminie Ustronie Morskie, tak? Tak? Ustronie, ponieważ teraz właśnie trwają prace planistyczne dla obszaru miasta Uzdrowisko Wschód, które dotyczą właśnie Ekoparku Wschodniego i też osiedla pod Czele. Byłem na konsultacjach społecznych w tej sprawie i tutaj trochę się uspokoiłem po tym, co mówiła pani prezydent, co tam ma być. Jest to po prostu pewna konieczność, ponieważ strefy uzdrowiskowe A muszą posiadać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich terenów i jest to bardziej formalność. Nic tam nie będzie można postawić, jedyne co tam może się zmienić, to chcą dobudować jedno zejście na plażę na wysokości drewnianego mostku w Ekoparku Wschodnim, ponieważ i tak tam jest sytuacja, że ludzie z plaży, widząc fajne miejsce, próbują wejść na ścieżkę, a ci ze ścieżki próbują zejść na plażę. Także wydaje się to jak najbardziej zasadnym kierunkiem, aby im to w cywilizowany sposób umożliwić. I ostatni temat, który przygotowaliśmy na dziś dla Państwa. Byliśmy z Piotrem Ryczyńskim na spotkaniu władz miasta na czele z panią prezydent. Byliśmy. Z mieszkańcami. Właśnie. I proszę Państwa, jak powiedział nam potem szef zarządu Rady Osiedla Zamościa Dariusz Zawadzki, było spokojnie, dopóki nie przyszedł Dzięba i Rybczyński. Ale to tak jest zwykle, słuchaj, jeżeli ja idę na komisję Rady Miasta, siedzę sobie grzecznie, jest bardzo cicho grzecznie, w momencie, w którym wyciągam mikrofon, jakby wszyscy dostawali małpiego rozumu. Zaczynają się przekrzykiwać, argumentować, tak? Zaczyna się robić agora, zaczyna się robić włoski parlament po prostu. No, no i przyszliśmy z Piotrem Rybczyńskim w sumie tak naprawdę posłuchać, co tam się dzieje i niespecjalnie nawet chcieliśmy przeszkadzać. No i nagle wstaje pan i zadaje koronne pytanie. Pani prezydent, jak żyć? Tak, bo ceny rosną, płace nie... Nie mamy nic z uzdrowiska generalnie. Tak, aczkolwiek, tylko drożyzna. Tak. Później dokonałem takiego resume z tego spotkania i wydaje się, że jest sporo problemów, w szczególności dotyczą one mieszkań komunalnych, które znajdują się na dzielnicy Zamoście. Najpierw miałem pewien problem. Jak mówić na mieszkańca dzielnicy Zamoście? Skąd jesteś? Z Zamościa? Może tak być.
No ciężko, także trzeba było to trochę jakoś ominąć. Dalej jest budowany próg zwalniający przy ulicy Zygmuntowskiej. Ma on być chyba gotowy do końca marca, ponieważ mieszkańcy traktują to jak tą ulicę Zygmuntowską, mieszkańcy Kołobrzegu generalnie, jako skrót i próbują z ulicy Solnej szybko się przedostać w kierunku ulicy Łopuskiego. No a niestety tam szybko jechać nie można, w szczególności, że jest tam dosyć duże przedszkole. Zgadza się. Proszę Państwa, no zobaczymy, jak będą wyglądały dalsze konsultacje. Niektórzy nawet zarzucali, że nie było informacji, ale informacja była zarówno na Facebooku, jak i nawet sprawdziłem u mnie na portalu też się ukazało tak. Zaproszenie na te konsultacje. Poza tym takie zarzuty padały pod adresem Dariusza Zawadzkiego i tutaj będę też go bronił. Zadzwonił do mnie z prośbą o umieszczenie tej informacji, tak? I oczywiście to uczyniłem, także nie jest tak, że zignorował to, że konsultacje będą, nie zadbał o ich właściwe umieszczenie. A skoro tak, to musimy powiedzieć, że jeżeli mieszkańcy nie chcą czytać ogłoszeń, nie czytają prasy, nie słuchają radia, nie oglądają telewizji, nie wychodzą na zewnątrz, no to de facto rzecz biorąc, nawet gdyby wysłać im listowne zaproszenie, to i tak nie przyjdą. A potem mają pretensje. Właśnie. Kolejna sprawa, wróćmy jeszcze do tych konsultacji społecznych. Teraz one odbywały się bodajże w piątek, byłem na kolejnych konsultacjach w sprawie właśnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu bardzo istotnego z perspektywy strategicznej uzdrowiskowej miasta między ulicą Wschodnią, ulicą 4 Dywizji Piechoty i ulicą Sułkowskiego. Tam chodzi też o ulicę Morawskiego, tereny, które mają być pod obszary inwestycyjne, usługowe, hotelarskie, znaczy nie inwestycyjne, właśnie hotelarskie i bardziej usługowe z przeznaczeniem na usługi właśnie uzdrowiskowe. Chodziło o to, problemem okazał się tam współczynnik miejsc parkingowych, jedno miejsce na jeden lokal, który tam powstanie. Pani prezydent, zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Ewa Pełechata argumentowała to tym, iż jeżeli chodzi o apartamenty okazjonalnie wynajmowane, to jedno miejsce wystarczy, ale Jacek Woźniak, radny niezależny obecnie, uznał, że jeszcze jest przecież do tego całe zaplecze, a więc osoby, które tam pracują, osoby, które tam przyjeżdżają w różnych celach, osoby, które te zakłady jakieś tam usługowe, rekreacyjne czy uzdrowiskowe będą prowadzić. Na co pani prezydent powiedziała, że strefa uzdrowiskowa A ma być sukcesywnie wyłączana z komunikacji samochodowej, mają zastąpić komunikacja autobusowa i już chyba od 1 bodaj kwietnia ma zostać wprowadzone tam, mają tam zostać wprowadzone nowe autobusy. I do czego zmierzam? Do tego, że na tych konsultacjach był naczelnik wydziału, była zastępczyni prezydenta Ewa Pełechata, było kilkoro zainteresowanych radnych, może jeden, dwóch mieszkańców zainteresowanych bezpośrednio tym planem. Natomiast ludzi nie było. I to jest przykre stwierdzenie. Później się podaje, naprawdę była pani naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki i wszystko mogła objaśnić, co, jak, gdzie będzie. Jeszcze chyba jest czas na złożenie uwag do tego planu. Mieszkańcy po prostu nie byli zainteresowani, a również zgodnie z prawem było to też w mediach ogłoszone. A potem będzie tak, że nikt nie wiedział, nikt nie słyszał i będzie podnoszony problem, alarm, gorę, gdy tylko komuś coś będzie pasowało. No ale tak to bywa, proszę Państwa, my powoli dobiegamy do końca naszej audycji. Ewa Pełchata, zastępca prezydenta miasta do spraw gospodarczych, będzie gościem środowej audycji w Radiu Kołobrzeg. Rozmowy z widokiem na, zapraszamy w środę o godzinie 10, chyba 5 do Radia Kołobrzeg. I na portal Miasto Kołobrzeg, bo później się ukaże zgadza również się. A proszę Państwa, jeżeli chodzi o zaproszenia na ten tydzień, to zapraszamy Państwa oczywiście na Bój Kołobrzeg w sobotę o godzinie 15. Wygramy! Tak, oczywiście. Obowiązkowo to nie budzi wątpliwości, ale także 12 marca o godzinie 19 Regionalne Centrum Kultury, rocznica śmierci księdza prałata Józefa Słomskiego, zasłużonego dla Kołobrzegu, honorowego obywatela Kołobrzegu. Wstęp jest bezpłatny, a będzie tam między innymi można zobaczyć, trochę nieskromnie, ale mój film, który w ubiegłym roku, film dokumentalny, który sporządziłem także dla Akcji Katolickiej, w każdym razie dla grupy przyjaciół księdza prałata. Dostałem surówkę i z tej surówki zrobiliśmy piękny dokumentalny film. Będzie go można zobaczyć właśnie w Regionalnym Centrum Kultury, a wszystkich chętnych zapraszamy. I oczywiście niedziela, godzina 12.30, jak już mówiliśmy w naszej audycji, odwiedzi nas Robert Biedroń, sala konferencyjna kompleksu Millennium na drugim piętrze. To chyba wszystko. Wyczerpaliśmy porządek audycji, idziemy do sauny, idziemy
pływać. Idziemy popływać, tak. Piotr Pczyński ze swoją Pamelą. A ty z Węgorzem ratownicy. Z Węgorzem, dokładnie tak. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Robert Dzięba. Piotr Pczyński. Do usłyszenia za tydzień. Wyjęci spod prawa. Audycja publicystyczna na nowy tydzień. Informacje. Komentarze. Zjawiska miejskie i powiatowe. Stawiamy niewygodne pytania. I udzielamy jeszcze bardziej niewygodnych odpowiedzi. Wyjęci spod prawa. Piotr Pczyński. Robert Dzięba. W każdy poniedziałek po godzinie 8:10. Słuchasz na własną odpowiedzialność.